Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek. Miał być vlog i we vlogu miało być jak radzić sobie z zapieczonym ręcznym, bo to taka fajna choroba samochodów przednionapędowych, jeżeli chcemy używać ręcznego, tylnonapędowych też. Ale niestety stwierdziłem, że dzisiaj warto byłoby, będąc w takiej sytuacji jak jesteśmy, nagrać taki odcinek z życia warsztatowego. Też Wam się trochę przyda, bo troszeczkę wiedzy po nim wyniesiecie, ale może zacznę od początku. Większość z Was doskonale zdaje sobie sprawę, że bardzo długo trwa odbudowa TDS-a. No wiem, TDS to nie auto do inwestowania i tak dalej. Już byliśmy na ostatniej prostej. Już witał się z gąską. Już szukał przebicia, już szukał zasilania na ścieżce diagnostycznej, ponieważ nie było zasilania na kablach. Łączyłem się ze wszystkim. Oczywiście materiał z tego powstaje i wyjdzie w osobnym odcinku, jak walczymy z tym TDS-em. No i co? Właśnie. Samochód przy 5-6 odpaleniu wczoraj wydał właśnie taki dźwięk. Kto obstawia, co to było? Ręka w górę. Ktoś chętny? Co to za dźwięk? Możecie sobie puścić jeszcze raz. Tak więc sprawdźmy, co to jest. Ja podejrzewam swoje, doskonale tak naprawdę zdaję sobie sprawę, więc po prostu rozbierzmy wszystko i zobaczmy, czy prawda jest taka, jak myślę. Każdy by się zapytał, łysy, ale po co ty od razu wszystko wylewasz, rozbierasz i tak dalej. No, jako osoba, która już zakatowała parę silników, pewne dźwięki trzeba rozróżniać w silniku. Jeżeli coś wam zaczyna rytmicznie pukać, nie zawsze oznacza to panewkę, natomiast tak, wszystko mam już rozebrane. Teoria się potwierdzi na pewno, nie będę jej zdradzał. Ci, co niektórzy już mają więcej z mechaniką, to powinni sobie sami pomyśleć, co to może być. Nie, na pewno nie jest to panewka. Niestety niedawno wszystko było składane i zaś trzeba to rozłożyć. No dobra, słuchajcie, z pozoru co? No, wałek rozrządu sterujący zaworami wydechowymi i zaworami dolotowymi. No i teoretycznie powinno być wszystko ok. Natomiast inspekcyjnie pokażę Wam łopatologicznie, co tu się stało. To wszystko to jest bardzo mądre ustrojstwo. Sami wiecie, że krzywki służą do sterowania zaworami. W momencie, kiedy krzywka jest na dole, naciska, tak zawór nam się otwiera i wpuszcza nam powietrze lub wypuszcza spaliny. Zatem, jeżeli ta krzywka tutaj dotyka nam, jest na dole, w tym momencie zawór powinien być otwarty. Sprawa też tak się ma, czyli jest dobrze. Jeżeli ta tutaj krzywka znowu jest w pozycji takiej, jak widzicie, zawór powinien być zamknięty, bo nie naciska nam na popychacz. Tutaj mamy znowu krzywkę w tym miejscu, w górze, więc zawór jest, patrzę, zamknięty. I zobaczcie ostatnią krzywkę, gdzie jest? W górze? W górze. A co jest z zaworem? Proszę, panie kamerzysty, tutaj zobaczcie. Tak więc, jak widzicie, zawór nam się niestety otworzył i już nie zamknął, czyli jego popychacz hydrauliczny. I teraz nie wiem, skończył żywota, nie skończył żywota. Dla tych, co nie wiedzą, popychacze hydrauliczne pracują pod ciśnieniem oleju od 2,5 do 5 bara w zależności od konstrukcji silnika. I teraz załóżmy, że tam są malutkie, malusieńkie otworki. Ten motor był bardzo zdrowy, tak? Ja powiem tak, mogło dojść do zdarzenia, które czasem się zdarza, czyli jeżeli zbyt dużo sadzy było, jeżeli było zbyt dużo nagaru, po wypłukaniu silnika płukanką, niestety gdzieś te drobinki, to co każdy mówi, że nie, że to niemożliwe i w ogóle, no w starych autach, które nie wiadomo jaki miały nagar, może tak być, że się zatkała magistrala olejowa i na przykład ten popychacz nie dostał już oleju, nie ma ciśnienia, więc no, smutna chwila przyszła. Mimo nowego turbo, sprzętu, nowej pompy, nowych wtrysków po regeneracji tak naprawdę, czas ściągnąć głowicę, więc uporajmy się z tym problemem i to nie jest tylko tak, że my tu coś rozepniemy, że łańcuch magicznie się rozepnie i go podniesiemy. Zauważcie, w którym miejscu przechodzi łańcuch. To nie jest osobna część, to nie jest takie hop-siup. No ale dobra, domowymi metodami spróbujemy dzisiaj ściągnąć główkę i obejrzeć główkę od dołu, jak wygląda ten silnik i zrobimy tak naprawdę jego inspekcję, co mi się wydaje powinno być dość ciekawe. Zawsze w momencie, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że mamy wpierdzielone naprawdę kupę kasy, wszystko od dołu, od nowa, cały osprzęt nowy, przychodzi taka chwila jak teraz i pada decyzja. Robimy, nie robimy, no bo co, wycofać się w tym momencie, kiedy jesteśmy na finiszu? Nie, więc Topmar dostanie prezent do regeneracji, główkę całą. Maskę ściągnęliśmy, żeby pokazać Wam od przodu, jak to mniej więcej wygląda. Nie mamy bloka do łańcucha, więc niestety musimy zrobić to sposobami w stylu zrób to sam. No i zobaczymy, ile zajmie ściągnięcie głowicy, bo teraz tak, wtryski powinny pójść łatwo, bo były ostatnio wyjmowane, regenerowane.
Kolektor wydechowy to się już okaże, turbinka jest nowa założona, więc lecimy z tematem dalej, czyli przechodzimy tu do przodu silnika. No dobra, wakum pompa zdjęta, grzebiem dalej. Strasznie jestem ciekaw, jak sobie poradzimy z rzuceniem wałkiem z wałka i zablokowaniem tego, ale życie pokaże. Trzeba zablokować napinacz naszego rozrządu, łańcucha rozrządu. Dlaczego? Żeby nie znaleźć go w miejscu lub po drodze, żeby nam się nie zaczepił. I teraz zobaczcie, w tym miejscu, jak sobie ktoś ma swojego TDS-a i chce zdjąć sobie głowicę, macie śrubę, odkręcacie ją i potrzeba zrobić patenciarskie urządzenie, tutaj kawałek pręcika, piąteczka i z lustereczkiem celować, aby zablokować nam wszystko. Tylko zanim to zrobimy, w takiej sytuacji, kiedy robimy to chałupniczo, warto by było, aby nasz motor był tak naprawdę na pierwszym cylindrze ustawiony, bo potem nam będzie łatwiej wszystko ustawiać, więc najpierw pierwszy cylinder, a potem dopiero blokujemy nasz rozrząd łańcuszek i ściągamy resztę. Zobaczcie, blokada jest na miejscu. Teraz tak, żeby to wszystko zadziałało, fajnie by były dwie osoby. Tutaj musimy wykręcić śrubeczkę, która jest od naszego napinacza. Następnie dogiąć w środku śrubokrętem, to całość pracuje lekko do góry i dopiero tu osoba celuje. I teraz, żeby odkręcić tak naprawdę nasze kółko zębate, fajnie by było 26 w rączkę, tak jak tutaj widzicie. Jedna osoba trzyma, a druga osoba ręcznie, ewentualnie jak jest pneumat, próbuje odkręcić i dopiero potem cały osprzęt i sama głowica. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wolno odkręcać grzechotką. I teraz nie musimy szukać tak naprawdę naszego rozrządu w misce olejowej. Pamiętajmy jedną rzecz, te wszystkie prowadzenia plastikowe, uważać na nie, po prostu lubią pękać, łamać się, a to niemile byłoby nam widziane. O. Cyk i bawimy się dalej. Słuchajcie, przy ściąganiu wtrysków i jakimkolwiek działaniu powrót, jeżeli jest powrót, taki wężyk, przewód w oplocie gumowy kosztuje kilka złotych, fajnie go na wymiar sobie podocinać, bo w środku może być poparciały, popękany i trzeba go na nowy wymienić. Więc wszystkie powroty ściągamy. My już to robiliśmy raz, tak jak widać, wszystko jest nowe, niestety. Nawet nie pojeździło. Więc wtryski też pójdą bez problemu. Kolejną ważną informacją, którą zaniedbujemy, pamiętajmy, nie zostawiajmy naszych wtryskiwaczy w żadnym samochodzie, żadnych wtrysków, gołych, wolnych sobie. Zakryć je od razu tak, żeby nic tu nam nie wleciało, bo potem jest problem i musimy oddawać z powrotem na maszynę do czyszczenia, albo nie daj Boże, nie zauważymy, jakieś opiłki wlecą i już jest voilà. Po 25 latach nie wszystko się chce odkręcać bez informacji o tym, że będzie odkręcane. Tylko pamiętajcie, żeby amelinium wam nie pękło. Następnie najgorszy element, jaki nas może czekać, czyli śruby od kolektora. Kolektor trzeba zrzucić, turbo trzeba zrzucić, ale w tym momencie niestety każdą śrubę należy poinformować, że jej czas nadchodzi. Sześć śrub u góry, tyle samo na dole i to jest problematyczne, jak nam się któraś, nie daj Boże, urwie. Zawsze możecie spróbować pierw tak jakby dokręcić lekko i dopiero potem puchnąć w klucz, żeby nam się odkręciła. A co po niektórzy bardzo dobrze zauważyli różową turbosprężarkę, no ale tak jak mówiłem, fura dla pani miłośnikowej. To już Kamil z K64 zażartował sobie, ale to też na moją sugestię. No to co, po 25 latach
Szpilki od głowicy zostały do odkręcenia. Mam nadzieję, że wszystko resztę na stole rozkręcimy, czyli wtryski, świece i tak dalej. I zobaczymy, jak to nam zejdzie. Boję się trochę o ten rozrząd. Toje, panie, śruba. Toje, panie, śruba. Toje, szpilka. Jeszcze 13. Przy odkręcaniu szpilek głowicy bardzo istotna informacja. Pamiętajmy, żeby nie odkręcić dwóch. Odkręćmy jedną stronę, drugą stronę. Chodzi o naprężenie, żeby nie pękła nam głowica pod żadnym pozorem. Dlatego też nie robimy tego pneumatem. Można potem pneumatem sobie powykręcać szpilki, ale popuścić, odkręcić należy, mówię. Najlepiej jedną stronę, drugą stronę i wtedy nam ładnie odejdzie cała głowica od korpusu naszego bloku. Tylko też pamiętajcie, że woda się w tym momencie zleje z tego wszystkiego. No i co? Trzeba spróbować szarpnąć naszą głowicę. Jeszcze dwie szpilki. Przy ściąganiu głowicy w takim systemie uważajcie na ten łańcuch, żeby tam nic nie opadło. Nie powinno, ale wtryski ściągniemy na stole, spróbujemy. Dobra, z tej strony pójdzie. Powiem tak, może lepiej było nie ściągać tej głowicy? O to, że ten cylinder jest uszkodzony, pół biedy. Ale zobaczcie, co tu się musiało wyprawiać i to jest w miarę świeża sprawa. Znaczy świeża, no oderwał nam się teraz kawałek, więc wygląda to świeżo, ale zobaczcie, co tu się musiało dziać. Coś bardzo niedobrego i obawiam się, że odbije nam się to na głowicy. Czyli dół silnika też trzeba zrobić jednak. Czyli będzie bardzo sprawny TDS. Generalnie kiedyś słyszałem historię, że TDS-y na ostatnim cylindrze lubią szaleć z kanałami wodnymi i innymi, a tutaj jednak widzę, że coś nam poszalało inaczej. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda zawór i cała głowica od dołu. Jeżeli spojrzymy na wnętrze cylindra, no to widać, że zawór się nie domykał. I to jest problem jeden. Natomiast kurde, problem drugi to jest... Takiej niespodzianki nie życzę nikomu, bo w tym momencie musimy szukać drugiej główki, bo mimo, że jest pewna granica, w której możemy ściąć wszystko, no niestety myślę, że tego żaden chirurg plastyczny nie zetnie. I powiem wam, no nieciekawie to wygląda. Nie ma sensu dalej grzebać. Znaczy jeszcze do topara zadzwonię, zapytam się, jak można wybrnąć z tego, ale nie wydaje mi się, żeby można było wybrnąć logicznie, więc nie dość, że muszę nowy tłok zamówić, to muszę wiele innych rzeczy zrobić i to jest właśnie to. No cóż, w takim razie takie jest życie warsztatu wzięte. Przejdźmy do podsumowania. Nie za bardzo wiem, co powiedzieć, nagrywając taki odcinek, bo smuteczek, coś wpadło komuś gdzieś kiedyś, nie wiem, nie mam pojęcia, mało tym autem było jeżdżone i... Słuchajcie, no takie rzeczy się zdarzają, trzeba wybrnąć z twarzą, więc jak będę dół robił, to dół też rozbiorę, zobaczę od razu, jak to wszystko się ma. Rękawice podejmuję dalej, bo to nie ma co kłamać, no tyle kasy wpompowane, projekt jest, po prostu czasami ręce opadają, już nie ma siły do niczego, ani do roboty, ani do maszyn, ani do ludzi, no bo też to tak jest czynnik ludzki, czynnik maszynowy, to wszystko jest czasami złośliwe. Pamiętajcie jedną rzecz, upór, bo suma summarum to i tak ta głowica w takim nieciekawym stanie, kanały wodne, to wszystko gdzieś tam ruda, jakiś zyl, syf. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No na pewno niedługo odcinek z zapieczonym ręcznym, no bo to jest dosyć istotne, bo auto może nie przejść badań technicznych, przeglądów rocznych lub nie będziecie mieli za co ciągać pod Tesco swoich przednionapędówek, żeby je podcinać, więc taki DIY, bo każdy mówi wymieniaj linki. Nie zawsze problem jest w linkach albo gdzieś tam w zaciskach, po prostu trzeba używać tego ręcznego. Drodzy widzowie, chcieliście konkursy trochę, żeby się to zmieniło, tak? Więc przypominam już po raz ostatni o 18 urodzinach Allegro, gdzie do wygrania są jest 18 Toyot Hybrid. Link macie w opisie i uwierzcie mi, że warto brać udział, dlatego że tam są też karty podarunkowe. A z mojej strony dzisiaj się zmieni koncepcja, bo z operatorem wpadliśmy na pomysł, że do wygrania jest, jako że jesteście też takimi domorosłymi mechanikami, zestaw małych narzędzi od Roxa, więc w opisie filmu macie link. Jak wejdziecie sobie w ten link,
to wam się wyświetli jakaś tam strona, czy z Allegro, z ofert, czy z czegokolwiek. I link, który wam się tam wyświetli, nie ten, co jest w opisie, kopiujecie i wklejacie w komentarz, przez 7 dni sobie wrzucajcie. Dlaczego? Dlatego, że jest maszyna, rzeczywiście, który z widzów przysłał wtyczkę. Ja sobie losowo po 7 dniach komentarze, w których będzie właśnie to, że ten link, tylko nie ten z opisu przekopiowany, tylko ten, w który wejdziecie, żeby nie zamotał za bardzo, i wybiorę sobie jednego z widzów losowo, który to wygra, bo nie chcę też ujmować zwykłych komentarzy. Zwykłe komentarze też czytam, więc przelecimy maszynką na żywo, jak to się mówi, w przyszłym odcinku za tydzień. Nowi widzowie, subskrybujcie, podobało wam się, zostawcie łapę w górę, to wtedy, jeżeli taka forma wam się podoba, że coś tu się dzieje, nie zawsze da się naprawić, coś się zepsuło albo coś poszło nie tak, no to będę takie rzeczy robił, bo ja nie widzę w tym problemu. Coraz więcej czasu teraz jest po nocach, się siedzi, pewne projekty robi i co? Tyle. Facebook, fanpage. Na fanpage'u też różne takie zdjęcia można znaleźć, czy na Instagramie też możecie. Trzymajcie się. Cześć!